jak dojść do tych swoich tam ukrytych marzeń, bo jest cała taka sekwencja, jest to ukryte, nieuświadomione marzenie, potem jest myślenie, już takie prawdziwe myślenie, rozpamiętywanie, planowanie, czyli takie jawne marzenie, potem jest mówienie, no i potem za tym idą uczyny. I dostęp do tego skrytego myślenia mamy od drugiego końca. Jak możemy wyczyścić, uczynić czystym własne tęsknoty, czynić w sposób czysty, mówić w sposób czysty, myśleć świadomie w sposób czysty, a odpędzać myśli nieczyste i dopiero tam nam się to wszystko uporządkuje. I wtedy będziemy marzyli o tym, co jest dla nas szczęściem i wtedy jesteśmy już na dobrej drodze. Teraz zresztą jaka jest moda, wracam do tej dziedziny seksualności, bo tutaj rzeczywiście jest bardzo wiele ram. Jaka jest moda ordynarnego mówienia na tematy intymne. I słownictwo, i mówienie, i kawał. Powszechna moda. Bardzo wielu temu uległo, bo wcale o tym nie marzy, bo wszyscy tak robią. I teraz ja jestem przekonany, że mężczyzna, który ordynarnie mówi na temat seksualności, on będzie ranił własną żonę w sytuacji intymnej. Ja wiem, już nie jestem przekonany, wiem ponad wszelką wątpliwość. Mam na to tysiące już dowodów. Mężczyzna, który ogląda pornografię, ma fałszywy obraz, fałszywe marzenia związane z tą sferą. On musi zniszczyć relację seksualną. I ta relacja jest zniszczona, on to widzi. I jaki wyciąga wniosek? Wszystko przez nią. Nie zgodziła się na kolejne propozycje. On widział na własnych oczach, jak tamte kobiety były szczęśliwe, a żona głupia się uparła, się nie zgodziła. To przez nią. Dramat. On nie wyjdzie z tego, bo nie rozumie. Fałszywa wizja seksualności jest dosyć powszechna. Zresztą ją się sztucznie tworzy. Jakbyśmy zanalizowali obraz pornograficzny. Żadna kobieta na świecie, ani nie wygląda, ani nie działa tak jak na filmie. Tam wszystko jest na retuszach, powtórzeniach, silikonie, światłach. Prawda? I teraz mężczyzna, który jest wzrokowcem, będzie porównywał, nie jest w stanie się od tego uwolnić. I żadna kobieta tak nie będzie wyglądała jak tam. No żona, no nie, tragedia. Będzie szukał jakichś tam dziewczyn, które będą wyglądały trochę lepiej. Też tragedia. Nie znajdzie. Nawet ta, Boże, się Panie Boże, aktorka, bo takie nazywają z tego filmu pornograficznego. Jeżeli ona ma jakiegoś faceta, to oczywiście z facetem w łóżku tak nie wygląda jak na filmie. To jest niemożliwe. Czyli zafałszowany, nierealny obraz staje się wzorcem, tęsknotą i oczywiście to musi rozwalić prawdziwą relację intymną mężczyzna z żoną. Jeżeli nie ma żadnych fałszywych obrazów, to jakkolwiek są, nie mają żadnych doświadczeń przed sobą, z innymi, są jedynymi dla siebie, tak jak Kościół głosił. Jak Pan Bóg wymyślił, a Kościół głosił, bo Kościół nie głosił nic innego niż Pan Bóg wymyślił, prawda? I to oni nie mają żadnego porównania. Oni są od początku do końca życia dla siebie najlepsi, bo jedyni. Oni są najlepsi na świecie. Te sztuczne oczekiwania mogą naprawdę zniszczyć najlepiej zapowiadające się, nawet działające małżeństwo. I tak więc, żeby troszczyć się o siebie uczciwie, żeby chcieć być prawdziwie szczęśliwym, trzeba mieć czyste, piękne oczekiwania. Marzyć o szczęśliwości. Również tej seksualnej, o której już kilka razy wspomniałem. I ja wiem, bo znam takie grupy ludzi, którzy się zdecydowali na czystość i marzą o czystości. Ta czystość jest szersza niż sfera seksualności, bo to jest czystość od wszelkich uzależnień, od alkoholu, od narkotyków, od papierosów. Pełna czystość człowiecza i bliskość Chrystusa. To są między innymi ludzie skupieni w tak zwanym ruchu czystych serc. To redakcja Miłujcie się, pisma prostu, ma w tej chwili kilkanaście różnych wydań w różnych językach. Również po angielsku przychodzi do Stanów, no tam jakieś tam, nie wiem, 100 czy 150 tysięcy egzemplarzy kolejnych numerów. I ludzie ci spotykają się na rekolekcjach letnich, długich, potem na takich rekolekcjach w ciągu roku,
są parafialne grupy ruchu Czystych Serc stworzone i to środowisko jest nieprawdopodobne, piorunujące, oddziałujące na otoczenie. Ale tam są ludzie, nieraz po przejściach, nieraz poranieni i po nałogach, i po wymiarze seksualnym też, ale oni już zapragnęli drogi. Oni chcą żyć w czystości. Może powiem przykład prawdziwy z rekolekcji przed kilku lat. Pojawił się tam chłopak, 200 osób, 10 dni trwają rekolekcje. Pojawił się chłopak, który na pierwszy rok wyglądał inaczej. Stroje czarne, zygzaki wszelkie, kolczyki, nie kolczyki, włosy. No, na pierwszy rok widać było, że on troszkę sobą pasuje do tej reszty. Tak? Ale na zajęcia przychodzi. Na każdych zajęciach jest, na początku w ostatnim rzędzie, a potem już trochę bliżej. I kończą się te 10-dniowe rekolekcje. Jest taki skończona msza święta. No i kapłan mówi, że no, jak ktoś chciałby podzielić się jakimiś swoimi przeżyciami, swoim świadectwem, to jest teraz moment, żeby coś takiego, coś o sobie powiedzieć. On rozpycha wszystkich. On wychodzi. Zaczynam swoją rację. Przyjechałem tutaj jako człowiek niewierzący. Który gada. Przyjechałem tutaj jako zdeklarowany satanista. Spytacie dlaczego? Prosta sprawa, biznes. Rodzice mi powiedzieli, że dadzą mi pieniądze na resztę wakacji pod warunkiem, że będę 10 dni na tych rekolekcjach i będę uczestniczył we wszystkich zajęciach. Uszukać nie mogłem, bo siostra to jest obok. Zresztą płakałam cały czas. I mówię, to wyście mnie powalili. Ja wierzę, że jestem osoba wierząca. Ja już nie pojadę na dalsze wakacje z kolegami zaplanowane. 10 dni. W atmosferze pięknych tęsknot. Mówię, to nie wszyscy święci ludzie, poranieni na najróżniejsze sposoby. Ale w atmosferze pięknego mówienia, w bliskości Chrystusa, tam była adoracja. Codziennie wieczorem dzień się kończył adoracją, bo jest o 22. O 7 zaczyna się modlitwą w kaplicy, a od 22 do 7 rano całonocna adoracja. Pan Jezus jest i czeka. Młodzież się wpisuje. Od 4 do 5. Wstaje o 4, ubiera się, idzie na godzinkę do Pana Jezusa, potem wraca do łóżeczka. Ostatnie noce, o którejkolwiek godzinie tam zajrzałem, chłopak tam siedział. Myślę, że całą noc. Więc mówię, ta tęsknota do czystości to jest podstawowy warunek szczęścia. Czystość jest ośmieszona dzisiaj. Wyśmiana, że to jest w ogóle brak jakiejkolwiek atrakcyjności, że to jest brak przeżyć, że to jest ciemno, że to jest jakieś zabobon niemal, że w ogóle dzisiaj jest niemożliwa. Oczywiście, że jest możliwa. Ale niemożliwa dla tych, którzy uwierzyli, że jest niemożliwa. I do czystości można powrócić na każdym etapie życia. Małżeństwo po 10 latach bałaganu może powrócić do prawdziwej czystości. Człowiek, który uległ tam, działał na prawo, lewo, nałogi, może powrócić. To jest niezwykle optymistyczne. Mamy to w chrześcijaństwie, że nie ma takiego miejsca, z którego nie można powrócić do pełni szczęścia, do świętości, mówiąc wprost. I teraz oczywiście czujemy, że ta sfera płciowości, to można by teraz o niej długo mówić, o niej samej, bo to jest jeden główny kanał nieczystości płynący przez świat. Są świadomie pompowane w umysły młodych ludzi. I to najintensywniej pompowane wtedy, kiedy oni są najmniej odporni. Taki jest moment w życiu dojrzewania człowieka, najwięcej się dzieje, najbardziej psychika jest krucha i najbardziej podatna na jakieś zaburzenia, to jest okres dojrzewania. Dziewczynki, powiedzmy, jeśli ktoś przesuwa się, powiedzmy, jakieś 12, 15, 12, 16. Jaki jest target, grupa adresatów pisemek dla dziewcząt? Zauważyliśmy to? 12, 15. To nie jest przypadek. W Polsce tych pisemek pompuje się na rynek 20 milionów egzemplarzy w każdej edycji. Więcej niż kobiet żyje w Polsce. Wyrzucone pieniądze? Nie, inwestycje. Oni umieją liczyć. Panie, tam nic takiego nie ma. Pewnie gdyby pokazali parę, nie wiem, rozebraną z obnażonymi narządami współżyjącą, to dziewczynka 12-letnia odrzuci to i nigdy więcej do tego nie wróci. Oni są głupkami. Oni są profesjonalistami. Działają na wyobraźnię, działają na uczucia, tworzą taką
sytuację pseudo-intymną. Takie szeptanie do ucha. No bo czy nie bardziej, na coś może być bardziej naturalnego dla młodej dziewczyny, jak list jej rówieśniczki. Kasia lat 15 pisze, byłam z kolegą pod prysznicem, było cudownie. Redakcja nie komentuje, no tak, taki malutki komentarz, bo chyba w tym nawet największy purytanie nie dopatrzą się niczego złego, przecież oni poznawali piękno ciała. Za chwilę jeszcze było stworzenie Pana Boga, prawda? Kto by i takich chwytów używać? Nic złego tam nie robili. Pytanie, po co Kasia lat 15 napisała list, trzeba z kolegą podkreślić? Oczywiście żona Kasia tego nie pisała, to jest jasne. Żeby Zosia lat 17 myślała, jestem, to później ona jeszcze nie była. Działa? Niestety działa. Kobiety są bardziej podatne na wpływ otoczenia niż mężczyźni. W związku z tym, jeżeli presja mówi, że wszystkie to robią, no to czuję się dziwolągiem, że nie. To jest bardzo ważna informacja również dla naszych córek. Jeżeli będą w towarzystwie dziewczyn zdemoralizowanych, to będą się czuły nienormalnie, jeżeli będą jeszcze porządne. Dlatego trzeba tworzyć towarzystwa pięknych, uczciwych, młodych ludzi, którzy pięknie myślą, pięknie marzą, pięknie pragną, prawda? Czysto pragną. Opisz swój pierwszy raz, konkurs. Nie musi być prawdziwy. Najlepsze prace nagrodzimy. Dziewczynka 12-letnia, jak zacznie myśleć o tym, że z mężem po ślubie, nie no, wyśmieją mnie. Na pewno nagrody nie dadzą. Czyli najlepsze coś takiego, że ingały w redakcji na wieś wylezą. Czegoś nie słyszeli. Zobaczmy, dziewczynka 12-letnia zaczyna fantazjować o swoim współżyciu, nie jakimś tam, o swoim, w formie wynaturzonej. I tak się tworzy, kształtuje tęsknota. Najważniejszy organ seksualny jest zniszczony. I potem się okazuje, że dwa lata po ślubie, konkretny przykład, dwa lata po ślubie mąż przyprowadza żonę do poradni, dziecko się zdążyło w tym czasie urodzić, zdążyła go z pięcioma różnymi facetami zdradzić. Po internecie biegała, na stronie jak bezpiecznie zdradzić męża, jak zacząć ślady. Umawiała się z facetami i się domawiała. Gość włosy z głowy wyjął, panie, no, jest moją sakramentalną żoną, ja muszę wybaczyć, no. Ale przecież tak nie można żyć. My przychodzimy tutaj, żeby to radykalnie zmienić. A ona miała jedno zmartwienie. Kurczę, że się wydał. Jak on do tego doszedł? Czy ona nadal marzyła o igrach seksualnych z facetami? Dlaczego? Bo jako dziewczynka, wtedy, kiedy się kształtowała jej natura, seksualność, ona zamarzyła o czymś takim, bo to jej ukazano jako coś arcyatrakcyjnego. Czyli tu mózg, myślenie można zniszczyć i za tym pójdą tęsknoty i zniszczenie całego życia. Z chłopakami to się robi inaczej. Nie ma listów do redakcji, bo jak się przeczytają, im się pokazuje obrazki, prawda? I nie mówi się chłopakowi 15-letniemu, stary, jesteś mężczyzną, chodź, poglądamy taką fest, twardą pornografię. No przepraszam, zwymiotowałby i by był wyleczony na całe życie z pornografii. Jakby te najgorsze obrzydliwości pokazali. Jemu się mówi inaczej, jesteś mężczyzną. Sam Pan Bóg tak cię stworzył, że reagujesz na piękno ciała kobiecego. Poglądaj takie piękne, artystyczne zdjęcia, lekko porównane kobiety. Ogląda, znajduje przyjemność, budzi się napięcie. Napięcie jest przyjemne. Co więcej, za chwilę się dowiadujesz, że rozładowanie tego napięcia jest jeszcze przyjemniejsze. Nawet samochód. Tylko, że te lekko rozebrane panie na niego działają kilka tygodni, najdalej miesięcy. Jest prawo znużenia, które mówi te same bodźce, dają coraz słabszą reakcję. Czyli te bodźce przestają działać. Ci, którzy go do tego namawiali, wiedzieli dokładnie, co robią. Wobec tego on musi, żeby odzyskać przyjemność, sięgnąć po lepiej rozebrane i jeszcze lepiej. I potem działanie, i potem gwałt, i potem perwersje, bo już nic go nie bierze. Tak się poluje na nasze dzieci. Niestety te polowania są skuteczne. Jeżeli zawładnięty zostaje najważniejszy organ seksualny, mózg, to w zasadzie trzeba się modlić o cud. Owszem, można leczyć te chore mózgi, ale jeżeli wszyscy wokół mają chore, to ludzie nawet nie chcą się leczyć, bo są normalni. W tym statystycznym powiedzieli, że rzeczywiście są normalni.
Skoro wszyscy się łajdacą, to łajdak jest normalny. I ktoś porządny w towarzystwie łajdaków jest nienormalny. No tak. Żeby, co zrobić, żeby nasze dzieci, będąc nienormalnymi, czuły się dumne z tego, a nie wstydziły się tego. No tak, bo to jest problem. One mają pozostać nienormalne, bo czyste, w zanieczyszczonym świecie i być z tego dumne. Nie wyniosłe ponad innych, ale dumne, że to, bo muszą wiedzieć, że tak jest najlepiej i ten sobie tego, że tu na ziemi mi się to stokrotnie opłaci. To jest oczywista prawda, tylko że do młodego ludzia, do młodego człowieka ta wiedza nie dociera. I jeszcze inne spojrzenie na bycie szczęśliwym. Jakbyśmy tak chcieli spojrzeć spokojnie, to są właściwie dwa źródła szczęścia człowieka. Jedno to jest własny rozwój. Człowiek jest stworzony do rozwoju. Człowiek nie jest stworzony, że ma tam zjeść ileś, przytyć ileś, urosnąć i umrzeć. Tylko ma się rozwijać we wszystkich wymiarach. Ciało, tak, ma się rozwijać. Ma się rozwijać w wymiarze psychicznym i ma się rozwijać w wymiarze duchowym. W czasie życia to jest czas życia z czasem rozwoju. I teraz pytanie, czy człowiek w ogóle o tym myśli, czy w ogóle tego chce. Szczytem rozwoju to jest dojście do takiego stanu, że jestem tak dojrzały i tak wolny, że nikt mnie nie może zmusić do zła. Ja mam swoją hierarchię wartości, wiem, co jest dobre, co jest złe i za żadną cenę nie zrobię zła. Mogą mnie zabić, ale nie zmuszą mnie do odwołania mojej hierarchii wartości. I człowiek tak, który osiągnął ten poziom wolności, jest wewnętrznie najszczęśliwszy i nikt mu nie jest w stanie tego odebrać. Są znane historie wielu patriotów w czasie II wojny światowej i po wojnie, najpierw ręce, potem Gestapo, SS, potem NKWD, byli torturowani. Nieprzeciętnie, w sposób ordynarnie wyrafinowany i ciągle byli ponad oprawcami. Nie dali się złamać. Oni nie chcieli zabić. Chcieli złamać i nie udawało się. Pozostawała wolność obywatelska. Zresztą kilku w tej chwili takich u Wiowiaka to byli, są kandydatami na ołtarze dzisiaj. Wierzę, że zostaną ogłoszone świętymi. Mieli tak wielką wolność wewnętrzną, że nie da się tego wydrzeć za żadną siłą, żadną torturą. I to jest pierwsze źródło szczęścia człowieka. Zawsze świat właściwie nawołujący do powszechnych zniewoli. Trzeba zrobić wszystko, żeby ludzie masowo byli nieszczęśliwi. Drugie źródło szczęścia człowieka to są relacje. Jesteśmy tak skonstruowani, że pragniemy relacji. Najpiękniejszą relacją to jest relacja miłości, czyli taka, w której ten drugi jest ważniejszy dla mnie ode mnie. Ja gotów jestem się poświęcić kosztem siebie dla dobra tego drugiego. Taka relacja daje największe szczęście. Są o tym, że bez miłości nie da się żyć, to mówi Jan Paweł II, mówiąc, człowiek w pełni nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego, czyli przez miłość. Święty Paweł powie to za dnia, a miłości byś nie miał, byś był jak cymbał. Dokładnie tak jest. Pół świata żyje jak cymbały, są nieszczęśliwi i o tym nie wiedzą. Bo miłością trenowali działania seksualne z przygodną osobą, prawda? Czy ze samym sobą, wszystko jedno. I jeżeli ktoś nazywa miłość, to mówi, on ma miłość. Ten, kto do miłości ma wypełnioną, to ktoś nie ma inną kobietę. Nikt nie ma więcej miłości ode mnie. To jest poszukiwanie oczywiście samego siebie. To jest ogromne nieszczęście takiego człowieka, który nie wie o tym, że jest nieszczęśliwy. Czyli właściwie nie ma szans na wyjście z tego. Różne relacje są różnie ważne w różnych powołaniach. Najpowszechniejszym powołaniem jest powołanie małżeńskie. I tutaj pierwszą relacją jest relacja małżonka. Ci z nas, wszyscy, którzy weszli w małżeństwo, w dniu ślubu zdecydowali, od tego momentu najważniejszą ze wszystkich relacji międzyludzkich będzie relacja moja z żoną, moja z mężem. Ile żon macha ręką po kilku latach nieudanych prób. Chłopiec niereformowalny,
Z nim nie da się budować relacji. On ma taką cudowną relację z dziećmi, jestem szczęśliwa. Krótko będzie szczęśliwa. Jak się dzieci zaczną ginąć z domu, to dopiero poczuję, jaki to był fałszywy trop. Drugie panie, trzeba do końca życia wykonywać tą dla niektórych, wydaje się, beznadziejną pracę budowania relacji z mężem. To jest jedyna droga do pełni szczęścia. Trzeba oczywiście to robić mądrze. Nie płakać, że on nie chce rozmawiać, tylko docierać do jego rozumu. Dlaczego to jest takie ważne? Nagradzać mu to, co robi dobrze w relacji z kobietą, prawda? Podziwiać, chwalić, przyłapywać na dobrym, żeby chciało mu się te dobre rzeczy ponawiać, prawda? Ale tak nie sądzę, że dobrego zrobił. To kobiece zadanie jest przygotowanie relacji. Tu się objawia geniusz kobiecy. Tu jesteście lepiej od nas mężczyzn wyposażone. I tak w dużej mierze od kobiet zależy szczęście małżeństwa. My mężczyźni bywamy bardzo oporni. Ale właśnie, kobiety nie potrafią dotrzeć do rozumu mężczyzn. Docierają do uczuć. Tak jak to same by chciały, żeby do nich docierali do uczuć. To jest taka pewna niewiedza, pewne nieporozumienie i trudność. Czyli pierwszą relacją ze wszystkich. Dlaczego tutaj wszedł małżeństwo, jest do śmierci będzie relacja z żoną. Zresztą ta relacja jest fundamentalnie ważna dla wychowania dzieci. Jeżeli będzie zniszczona relacja mąż-żona, nie wychowamy do końca dobrze dzieci. Jeśli mówię o tym, że dzieci nam się z dużym prawdopodobieństwem pogubią w życiu. Także tą relację trzeba zabiegać do końca życia. Ta relacja, jaka ona ma być, to powie Jan Paweł II. Powalające zdanie. Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości. To jest proste. Przez budowę komunii osób. Czyli moją drogą do świętości jest arcytrudna budowa więzi. Komunia przecież to jest więź takiej wyższej półki. Komunii, więzi z moją żoną. Jeszcze do wyżej. Na wzór komunii osób boskich. Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób. Na wzór komunii osób boskich. Nikt nas nie zrozumie do końca, ale wszyscy czujemy, że życia nie starczy, żeby to zbudować. No to się spieszmy. To się codziennie spieszmy, żebyśmy dzisiaj coś nabudowali, prawda? A pomysł, żeby budować taką komunię z drugą, trzecią czy z piątą żoną, jest totalnie absurdalny. Bo z jedną się nie da. Ludzie, dlaczego ludzie tak są powszechnie nieszczęśliwi? Bo nie wiedzą, albo nie wierzą, że podstawowym elementem szczęścia w życiu na tym poziomie relacji jest relacja z żoną. Jest relacja z mężem. Mężom się wydaje, że wszystko inne jest ważne, tylko nie to. Bo to jest niewiedza. Idziemy dalej. Jakie relacje następne są ważne? Ze wszystkimi dziećmi. I to ze wszystkimi bez wyjątku. Jeżeli rodzice mają sporą gromadkę dzieci i jedno z tych dzieci pójdzie na manowce, do końca życia nie będą w pełni szczęśliwi. Mogą sobie mówić, jest dorosły, niech robi co chce, jego życie, jego sprawa. A serce będzie boleć. Dla każdego z nas, kto ma rodzone dzieci, do końca życia będzie ważne, jakimi drogami te dzieci chodzą. To ilustruje Pismo Święte, przypowieść o zagubionej owcy. Zostawia 99. Idzie, goni za tą jedną, musi mieć komplet. I jak znajduje, to sprasza znajomych, każe się cieszyć, bo ma. Powróciła szansa na pełnię szczęścia. A co robi ojciec syna marnotrawnego? Ten poszedł w długą, zhańbił ród, robił najgorsze rzeczy, jakie mógł robić starotestamentowy Żyd i pasał świnie, nawet chciał jeść cały świnie, nawet nie mógł jeść tego cały świnie, no już gorzej nie można. Ojciec wbrew wszystkim zasadom i wychodzi naprzeciw jeszcze, zamiast czekać w progu ewentualnie, tak. Rzuca się na szyję, płaszcz i szatę. Ikona Boga samego. Tak, pięknie. Ale z drugiej strony, gdyby ten ojciec był rozumny, byłby skończonym egoistą, tak samo by wyszedł naprzeciw. Bo odzyskał szansę na pełnię szczęścia. Ma komplet dzieci w domu. Stracił tą szansę, gdy syn się tam gdzieś pogubił i odzyskał szansę w chwili, kiedy syn powrócił. Tak więc poza relacją mąż-żona, najważniejsze relacje międzyludzkie są relacje z dziećmi i musimy o to do końca życia zabiegać. Jak dzieci nam się gubią, no to się modlić. Im więcej zbudujemy w tych dzieciach, tym większa nadzieja, że powrócą do domu wartości. To o tym nawijaniu nitki na głębę. Ale dostatecznie dużo nawiniemy, jak dzieci daleko odejdą, to
to będą miały po czym wrócić. I znam takie historie. Części, które całkowicie zerwały z Bogiem, z wartościami domu. W jakimś ekstremalnym momencie życiowym nagle padają na kolana i głośno wrzeszczą Ojcze Nasz. I nawracają się, ale wtedy już do bólu. Wtedy już głęboko. Wtedy wiadomo, że dorosłe nawrócenia to są poważne. No. I także mamy niestrudzenie o to zabiegać, by nasze dzieci były w tym świecie wartości. Dla własnego szczęścia. Jak już wyjdą z domu, to się modlą. Niestrudzenie się modlą. Jeszcze mamy możliwość postu i jałmużny, jak nam podpowiadają. Potem idą inni ludzie. Bardzo wielu ludzi pogardza innymi. Myśli, że oni są nieistotni. Jest istotne dla każdego z nas, jakie mamy relacje z innymi ludźmi. To znaczy, że mamy się łasić do ludzi, pochwalać łajdaków, prawda, tolerować jakieś świństwa, harsa. Nie. Możemy być uczciwi, szczerzy i nawet ujawniający swoje poglądy wobec zupełnie innego otoczenia. Ale jeżeli będziemy rzeczywiście szanować ludzi o innych poglądach, to też będziemy szanować. I możemy żyć nawet w bardzo obcym świecie, mając szacunek, mimo że jesteśmy zupełnie inni. Mimo że nie pasujemy jakby do tego świata. No. Także należy mądrze zabiegać o dobre relacje z innymi. Mądrze, bo mówię, nie kosztem jakiegoś upodlania się, czy nieuczciwości. Spośród tych innych są tylko cztery osoby, których nie możemy unikać, których, no nie musimy z każdym się przecież zadawać, prawda? W pracy możemy komuś powiedzieć dzień dobry i więcej się do niego nie odezwać. Od sąsiada możemy zbudować wysoki płot, obsadzić jakimiś tam nączami, żeby go nie oglądać, prawda? Choć na pewnych ludzi jesteśmy trochę skazani, prawda? Właśnie ci koledzy w pracy, ci sąsiedzi najbliżsi i tak dalej. Jakaś tam rodzina dalsza bliższa, ale cztery osoby, czterema osobami musimy się zająć. To przykazanie to mówi. Czci ojca sobie, matkę swoją. Dla małżonków te cztery osoby to są rodzice właśnie i rodzice żony czy męża, teściowie. Ci ludzie nie są obojętni dla naszego szczęścia i nie będą. Nawet jakby byli nieznośni i nie zbudujemy z nimi przynajmniej wewnętrznej życzliwości, jeżeli nie da się budować pięknej relacji. Jeżeli będziemy mieli w sobie wewnętrznej życzliwości dla rodziców, którzy przekazali życie żonie, mężowi, to nigdy nie zbudujemy pięknej komunii między mężem i żoną. Ponieważ ten kawałek posagu, jaki wnosimy, dom rodzinny, jest bardzo ważny. I jeżeli był bardzo połamany, to tym bardziej jest on delikatny i ważny, prawda? Także chcąc być szczęśliwym, człowiek, który wszedł w małżeństwo, musi, nie ma innego wyjścia, pojednać się ze swoimi teściami. Nawet jak już dawno nie żyją. Bo to zniesie granice w budowie komunii mążona. Nie zbliżę się do żony, której matkę mam w nienawiści. Bo matka jest kawałkiem jej samej. A? Czymś, co wniosła w kimś, kogo wniosła w posadę. To jest obce współczesnemu myśleniu. A teściowa, nie mam problemu, nie chcę żyje. Nie ma prawa wstępu do mojego domu. Nigdy jej nie odwiedzę. Niech tam sobie żona lata, ile razy chce. Ja tam nie mam problemu. I on naprawdę myśli, że nie ma problemu teściowa. A żona jest tym potwornie poraniona, że tak traktuje jej matka. Jest jeszcze jedna relacja, która decyduje o naszym szczęściu. Ta relacja, tęsknota do tej relacji jest wpisana w naturę człowieka. Można to powiedzieć z matematyczną precyzją, udowodnić, że tak jest. Na wszystkich zakątkach Ziemi, najodleglejszych wysepkach na Pacyfiku, w jakimś tam niepoznanym buszu, gdzieś tam czy nad Amazonką, czy w Afryce, czy gdzieś. Wszędzie wszystkie istoty ludzkie wzdychają do jakiejś istoty wyższej. Jakkolwiek by je nie nazywały. Czy nie jest logiczny wniosek, że człowiek ma w naturę swoją wpisaną tęsknotę do relacji ze Stwórcą? Czyli bycie sobą oznacza również budowanie relacji ze swoim Stwórcą. To jest też element szczęścia. Czyli człowiek, który nie rozwija się do pełnej wolności, aż do takiej wolności, że może głowę położyć za świat wartości, który wyznaje, abyśmy nie musieli tej głowy kłaść, to pójdzie. Od
świat muzułmański się niebezpiecznie zbliża. Człowiek, który nie ma dobrej relacji z żoną, z dziećmi, z otoczeniem i nie ma relacji dobrej z Bogiem, nie jest sobą, czyli nie może być szczęśliwy. Tak, człowiek niewierzący nie może być w pełni szczęśliwy. Może myśleć, mówić i wierzyć w to, że jest szczęśliwy, ale szczęśliwym być nie może, bo nie jest w pełni sobą. Nie rozpoznał tego, co to znaczy być sobą. Dlatego powiedziałem na samym początku, że problem szczęścia tak naprawdę to jest problem antropologiczny, zrozumienie, kim jest człowiek. Jeżeli zrozumiemy, kim jesteśmy i będziemy pragnęli być czystymi ludźmi, czyli tymi, jak nas Stwórca wymyślił, to wtedy mamy szansę na pełne szczęście już tu na ziemi. I wtedy to szczęście tu na ziemi przełoży się na płynne przejście w szczęście po drugiej stronie. Potem można prawdziwe szczęście od fałszywego rozpoznać, że to, co ludzie nazywają szczęściem, nie przekłada się na szczęście po drugiej stronie. Strachmy się, co się stanie z ludźmi, którzy się zabawiają tutaj, mówiąc, że to jest pełnia szczęścia. Zabawiają się moralnie źle, kosztem innych, itd., itd., itd. Tym, że nie zazdrośćmy tym. Ostatni taki może motyw. Ktoś się nawrócił 5 minut przed śmiercią. Łajdaczył się przez całe życie. Ale jak się pięknie łajdaczył, na wszystkie możliwe sposoby. Wszystkie atrakcje zażywał, jakie świat wymyślił. I teraz 5 minut przed śmiercią się nawrócił i co? On też pójdzie do nieba? O, ja się tak nie bawię. To niesprawiedliwe. Jeżeli takie budzą się odruchy, to znaczy jeszcze od niedojrzałości naszej. Bo tak naprawdę ten człowiek, biedny człowiek, zmarnował całe życie. Nie ma mu czego zazdrościć. Tak naprawdę żył tylko 5 minut. Bo tyle zdążył żyć od czasu swojego nawrócenia. Całe szczęście, że zdążył przed śmiercią się nawrócić. I ocalił swoją wieczność. To jest myślenie dojrzałego człowieka. I życzę nam wszystkim, żebyśmy do tej dojrzałości i zarazem do tego szczęścia przez całe życie się zbliżali. O własnych siłach i posługując się łaską. I wtedy wszystko jest możliwe. Wszyscy będziemy świętymi tu na ziemi i sobie spokojnie pójdziemy i kiedyś tam spotkamy się po drugiej stronie, czego życzę wam i sobie. Bóg zapłaci za cierpliwość.